Tonalnym prawym rogu w kolorze... Oho, no to się wpakowałem. Jasno-zielonym, limonkowym, miętowym. Classic z Korei Południowej, znakomity Protoss. Jeden z na pewno lepszych w historii. A, no i on tutaj gra oczywiście dla drużyny Wardiego, Stacy's Wardies, czyli organizatora turnieju, a jego taka prywatna drużyna to oczywiście Alpha X. Z drugiej strony również Koreańczyk Gumiho. Sidestorm Gaming, jeden z najlepszych graczy grających mecha w historii. I właśnie, Koreańczyk na Koreańczyka, Sidestorm Gaming to jego ekipa, ale on tutaj gra w barwach Nataniasa, czyli amerykańskiego komentatora, który upodobał sobie zwłaszcza Battlecruisery, mecha też lubi. No i zobaczymy, co się wydarzy oczywiście na tej pierwszej mapie na Curious Minds. Teoretycznie faworytem jest Classic, ale... No ciężko stwierdzić, jak to teren na Protossa, no. Niby terranie się sobie dobrze radzą, ale w GSL-u, w Korei jakoś teraz tak różnie z tym bywa. Classic. Jako pierwszy rzucony do walki, Classic na Gumiho, potem Hero Solar, potem Rogue na Kreatora. No i w końcu Spirita, może zobaczymy polskiego Terrana w meczu ze Specialem. No i na koniec potencjalnie Bianchi, no ile to będzie potrzebne, no bo teraz oczywiście ten zespół, który wygra trzy mecze, trzy mapy, to już wygrywa całość. No, czy wygrywa całość, awansuje do finału, gdzie czeka już Team Serrala. Stargate zagrany. A proszę, Better Knife Protoss, build do TVP zadziałał. Udało się pokonać kilku Protossów, no doskonale. Bardzo dobry build swoją drogą. Chociaż teraz miewam trochę problemy na Protossów, no ale to dlatego, że oni już lepiej grają. Ja też mogę jeszcze lepiej grać. I trochę czasami to kontrują dobrze. Swoją drogą, a propos tego buildu do TVP, nie wiem, czy Gumiho nie robi czegoś podobnego, bo zauważmy, że on robi podwójne mariny. Tutaj nie było żadnego Reapera. Halo, to moje zagranie jest. Chyba, że nie będzie Medivaca, ale raczej będzie. No proszę, Gumiś skacze tam i siami, może zrobi dokładnie to zagranie, bo to polega właśnie na tym, że teraz się rozdziela mariny, żeby skontrować potencjalną Oracle. No właśnie, a propos... Naprawdę to jest na razie to zagranie. Pierwszy Siege Tank wyjechał. Jak widzimy, Gumiho stara się go ukryć, gdyby tutaj jakaś adeptka się kręciła. Chce pozostać trochę tajemniczy. Medivac, no może polecieć od razu do rywala, może zostać w bazie, zobaczymy. Jednak chyba poleci od razu do rywala. Ej, to jest dokładnie to samo. Znaczy, to miało być dokładnie to samo, ale teraz jak jest Phoenix, to oczywiście Medivac nie wylatuje, no bo nie należy go tracić. Absolutnie. O, i jest Voidray. Immortal. To Classic robi chyba najlepszą możliwą kontrę na to zagranie. W ogóle jakie to jest rzadkie, że ktoś robi i Stargate'a i Robo. Ja się z tym praktycznie, no spotkałem się, ale bardzo rzadko. Na tym poziomie też mam wrażenie, że to nie jest częsta sprawa. Classic gra jakby wiedział, że Gumiho takie zagranie, takie zachowanie może nam tutaj pokazać. 4 SCV zabrane z tą całą akcją. No ja zazwyczaj biorę 3, ale to jest dokładnie to samo. Wikingi robi... O, i Cyklona, jak zobaczył ten taki bardziej feniksowy styl. To ciekawe, bo zazwyczaj dorabiałem Siege Tanki. Gumiho nieco inaczej. No i teraz właśnie, czy walczyć, czy nie walczyć, bo to jest trudna decyzja. Rozstawia swoje Siege Tanki. Ładne zachowanie Gumiho, bo jakby zrzucił te Siege Tanki od razu pod rywalem, to by było źle. I mam wrażenie, że najlepiej z perspektywy Gumiho się wycofać. Może Gumiho oglądał poradnik? Może tak być. Pewniaczek. Gonią Wikinga te Feniksy, ale wiadomo, że przy asyście Cyklona i Marinów nie da się tego skontrować. No więc idziemy dalej. Dalej zazwyczaj albo od razu trzecia baza, albo jeszcze Raxy są dostawiane. Na razie drugie koszary właśnie. Za moment pewnie trzecie, albo jakaś inna ciekawa wersja u Gumiho może będzie. Mam wrażenie, że Gumiho jeszcze ma ochotę zaatakować. Tylko jeden Cyklon, a teraz już z powrotem Siege Tanki. To nie jest przypadek, to nie ma przypadków.
trzy mariny za jednego Feniksa. Myślę, że się raczej ucieszył z tej wymiany Gumiho. Nie wiem, jakoś dziwnie późno te trzecie koszary, ale może faktycznie tutaj taka dysproporcja była potrzebna. Może nie miał od razu tylu minera. O, czwarte koszary! To za chwilę i piąte będą, dokładnie. No dobra, dwubazówka od Gumiho. Taka dość potężna, dość duża. Może nie chce grać długiej gry z klasikiem, w sumie mu się nie dziwię. No dobra, dobra. Będzie się troszeczkę działo z tego, co widać. Jeszcze się zastanawiają, a w zasadzie Gumiho się zastanawia. No on wie, że jeżeli w złym momencie się złoży, to nagle może po prostu spaść z tej rozgrywki. Trochę się dziwię, że jednak zajmuje tę trzecią bazę, bo jego zagranie sugeruje, że jednak chce bardzo mocno zaatakować. I chyba jednak tak będzie, tylko tak asekuracyjnie ta trzecia baza powstała. SCV nie wyciąga jeszcze Gumiho do ataku. Jeszcze się zastanawia, czy to jest dobry pomysł. Pamiętajmy też, że oczywiście Siege Tanki są jakąś formą kontry na kolosy. Muszą po prostu wszystkie jedną salwą właśnie w tego kolosa zaatakować. Raz, dwa, może trzy i będzie pewnie po kolosie. Ładnie podjeżdża Gumiho. Trochę straszy, trochę nie straszy. Teraz jedynie połowę Siege Tanków złożył, żeby pozostałe go asekurowały. No i pod super baterią potencjalnie będzie działała się ta chyba już nadchodząca batalia. Tak jest, super bateria aktywowana. Jeden kolos jest mocno atakowany, ale jednak nie pęka. Mocne salwy od Gumiho, no ale chyba i tak Classic ma wystarczająco dużo, przecież to są mariny, te kolosy je momentalnie rozpracowały, teraz podniesienie Siege Tanków to jest wręcz formalność, no i w sumie to chyba będzie po wszystkim, no Gumiho nie dał rady. Nie przepchnął taczki terrańskiej, chociaż jeszcze mała awantura, ale nie, za mało jednostek ma teran. No i Gumiho wie, że jest bardzo źle. Ciekawe, czy się już teraz podda, czy jeszcze zaczeka na jakiś pochód klasika kolejny. Klasik z kolei zaczeka na kolosa. Można atakować, tylko... O, tu już kariery może robić? W 9.30? Aha, z dwóch Stargate'ów. To jakoś tak szybko się to stało. O, wow. No to skandaliczny Protoss. A on nawet Forge'a nie zagrał. A nie, no zagrał, tylko... Nie zrobił żadnego ulepszenia. To po co ten Forge jest? Oho. Może spodziewał się jakiegoś innego zagrania, gdzie by robił kanony albo inną technologię, a na to konkretne nie jest to używane. Pierwsze ulepszenie będzie dla karierów, no i dla Feniksów w sumie też. No, ciekawie, ciekawie. Dla klasika jest to sytuacja coraz lepsza, dla Gumiho nie bardzo. Jeszcze jedna awantura, jeden z kolosów jest mocno atakowany, zdąży uciec pod baterię, ale jednak miał za mało punktów zdrowia. Kolejna walka, ale nie do wygrania dla Gumiho. No i brawo Classic, wybronił ten pierwszy atak, teraz wybronił drugi. No i tak się widy wygląda na to, że kontruje tego builda terańskiego. No to lecimy, druga mapa, w górnym lewym rogu Berlingrad. Stoi oczywiście baza Solara, a w dolnym prawym rogu mamy Hero, Dragon Phoenix Gaming Hero, który w fazie grupowej pokonał nawet Serala i to w bardzo przekonującym stylu. No, znakomici zawodnicy, ale oczywiście wygra tylko jeden z tych Koreańczyków. No, Solar wydaje się być dla mnie przynajmniej teraz faworytem, bo dosłownie dzisiaj, wczoraj był turniej Tasteless Party, Tasteless LAN Party, czyli
No taki turniej bardziej lokalny, ale no z Koreańczykami. Jeden z nich był właśnie Solar w Korei Południowej. Gdzieś tam Tasteless to zorganizował, Ziggy nawet obserwował. Był tym obserwerem, czyli no, robił to, co ja teraz, czyli pokazywał, co się dzieje w rozgrywce. No i podczas tego turnieju Solar był w stanie pokonać Cura, a potem Trapa, czyli też no, jednego z lepszych protosów. Co by sygnalizowało, że forma Solara jest co najmniej dobra, ale może się nie przełoży na wynik w tym spotkaniu. Najlepsze, że to było dosłownie z 3 godziny temu, gdy Solar pokonał Trapa. Więc zapewne wrócił jeszcze do siebie i teraz gra kolejny turniej. Turniej po turnieju. Jak gram Terranem, to wzlatywanie budynkami pod jakim hotkeyem? Mam pod Z. Domyślnie to chyba jest pod L. Trochę daleko, więc wolałem przerzucić na lewą stronę klawiatury i mam pod Z. Żeby łatwiej się sięgało. Z jak Zorro. Dobra, co szarpie z talerza? Kotlet z tofu? Nie, taki za tofu nie przepadam, chociaż podobno da się je zrobić, żeby było dobre, ale to ja jeszcze takiego nie jadłem. To akurat kanapeczki z kurczakiem. To znaczy z szynką z kurczaka. Znaczy taki prawie kurczak. Trzeba to szybko rozpracować. Tofu to gruz, nie ma wartości i smaku. Okej. Nie jedz, schudniesz? Co? Nie no, trzeba jeść, jak się chce schudnąć też. No właśnie, tylko sztuka cała polega na tym, żeby nie zjeść za dużo. Znaczy, można też nic nie jeść. I też się schudnie. Tylko, że człowiek się tak średnio podobno czuje, słyszałem. Takie niezbyt sensowne to chudnięcie. Wiesz, możesz mdleć, możesz... No nie masz energii, nie masz siły, nie masz chęci na nic. A to nie o to chodzi chyba. No też nie chodzi o to, żeby się katować niejedzeniem. Dobra, 3 bazy przecież tutaj już ma Hiro, piękna sprawa. No to jest ta wersja, która była grana przed patchem, przed zmianami w balansie. Czyli szybka trzecia baza, a potem oczywiście asymilatory w naturalu i potem kolejny Stargate. Ale tutaj drugiego Stargate'a nie będzie, tylko mamy Twilight Council Forge'a i tylko trzeci gaz, a czwartego jeszcze nie ma, no bo w tym wariancie tak dużo gazu nie jest potrzebne. Znaczy on pewnie będzie, ale odrobinę później. Chyba, że Hiro chce zagrać Archon Zealot Timing jakiś ciekawy, to wtedy może na trzech asymilatorach to może, no, to może mieć nawet większy sens. Już mi się podoba to kombinowanie Hiro. Dobrze. No, na koniec jeszcze jedna drona. No to podsumujmy może te akcje Hiro. No, na razie szału nie ma, jak widać, tylko Overlord drona i parę lingów. Ale Oracle jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziwne te ataki Hiro trochę. Takie 3 adeptki, tu 2, tu 3. Zazwyczaj to taką trochę już większą liczbą się atakuje na tym etapie gry. O, tutaj niefortunnie, bo akurat tego jednego Cryptomora nie wykrył. Ale podoba mi się to spowalnianie biomasy. Chyba Hiro ogarnął, że tu jest jeszcze jeden Cryptomor. No i spokój. Jak Solar się pospieszy, to jeszcze zdążę rozłożyć Cryptomory. No jak widzimy, taki jest dokładnie jego plan. Adeptki właśnie walczą o to, żeby nie rozłożył za łatwo. Tutaj właśnie została zniszczona drona, która się miała zamienić w czwartą bazę.
O, wow. No to jest mega. On postawił te bazy gdzieś tak 5:40 z sekundami. Piąta minuta gry. No to takiej szybkiej czwartej bazy dawno nie widziałem u protosów, ale Hiro to jest specjalista. Cały czas na tylko 3 gaza gra Hiro, więc już wszystko chyba wiemy. To będzie bardzo duży atak. No i stalkerów i zelotów zapewne też, chociaż w sumie szarży to on jeszcze nie gra. Trochę nie rozumiem jego taktyki, ale może zaraz coś jeszcze się dowiemy. Mam wrażenie, że będzie mieć za dużo minerałów i... No właśnie, i w końcu robi te szarże. Ona chyba tutaj została jednak istotnie opóźniona, bo chce, wydaje mi się, zaatakować już za chwilę. No taki styl ciekawy, protosi obrali. Może się zainspirował też trochę Max Paxem, a może w drugą stronę to Max Pax zainspirował się trochę innym zawodnikiem, może to było w GSL-u. Stalkerów, 5 zelotów, no to na pewno było tylko wyjście po to, żeby zatrzymać ewentualnie trochę rozlew biomasy, a teraz już będzie jakieś sensowniejsze tempo, może narzucać Hiro, bo atak w dwa miejsca to jest jego wybór, ale Solar zagrał też świetnie, ma Hydry, ma Roach, Ravagery, Lingi, nie przesadził z dronami, no, stan jego zaopatrzenia się tutaj ewidentnie zgadza, jest dobrze, jest masa, no i w naturalu też co najmniej przygotowany Solar, jeszcze ładne mikro, no świetnie, świetnie, bardzo dobrze zagrał Solar. O, Seral to by jeszcze w ogóle prawie miał lurkery pewnie i trochę mniej tych innych jednostek, ale Solar ma inną koncepcję. No i ta koncepcja będzie polegać na tym, że teraz zaatakuje i to mnie mega ciekawi, kto to wygra. Bo masa jednostek Protosa jest silna, tylko nie wiem, czy na taką kompozycję Zerga akurat nie wygląda to za dobrze. Przybiega reszta jednostek Hiro, nie ma tutaj dalej asymilatorów, masa zelotów szarżuje, to się może udać. Super bateria była aktywowana po lewej stronie. Teraz zelotom nie pomaga. Kolejne 12 zelotów przyzywa bardzo szybko Hiro. No to jest masa, ale jednak masa zergów bardziej. No kurczę, by wyrównana ta batalia. Za chwilę Hiro będzie mieć przecież kolejnych zelotów i w sumie to... Jednak Hiro daje radę. Niski limit, czy tam zaopatrzenie. Ale ustał. Tylko, że to była duża inwestycja. I to nie jest tak, że Hiro teraz może, a teraz nagle zrobię sobie coś lepszego. No nie, no on dalej jest na tych zelotach, więc w zasadzie to musi cały czas troszkę tak zaskakiwać przeciwnika. To atakiem z lewej, to z prawej strony. Akurat Solar teraz nie widzi, że coś nadchodzi lewą stroną, bo jeszcze żadne jednostki nie biegną. Tutaj przepchnie Protosa, ale znowu ma problem w drugiej bazie. Problem może będzie narastał. Kolejnych 12 zelotów przezywa Hiro. Oni chyba mają zaatakować bazę na godzinie 12, bo teraz zeloty tutaj wchodzą, żeby grać na czas. Stalkery biegną środkiem, żeby może pomęczyć Hatcherka albo Overlordy. I zeloty dalej, tak jest, tutaj powinny wbiegać. Nie dlatego, że zrobią coś wielkiego, ale dlatego, że kupią czas dla tych innych zelotów, które wchodzą prawą stroną mapy. Stalkery manewrują i próbują wyłapywać pojedyncze jednostki przeciwnika. No i czy Solar będzie w końcu musiał ponieść jakieś duże straty? Chyba już troszeczkę tak. Czerwane wydobycie. Znowu zeloci lecą lewą stroną. No fajnie gra Hiro, to tak koncepcyjnie nie jest głupie, tylko rzadko działa. Bo zergowie potrafią rozdzielać jednostki na różne miejsca i po prostu zeloci też nie są jacyś fenomenalni. O, będzie doskok. Tak jest, będzie doskok stalkerów. Ma to sens, tylko że i tak Solar zdołał już powrócić. Kolejni zeloci wchodzą. Tutaj Solar jest niedaleko, więc jakoś sobie pomoże. No nie wiem, no... Plan był, tylko Solar trochę za dobry na takie manewry. Kolejna baza Hiro spamuje tyle jednostek, ile może. Robi w zasadzie same zeloty, a stalkery cały czas tam po prostu nie padają. Podwójne immortale zaczyna powolutku grać Hiro. No i Hiro nie będzie tym razem zbyt dużym Hiro dla swojej drużyny. No potrafi zagrać absolutnie kapitalnie, ten styl też mógł się udać, no ale gdy się nie udaje, to właśnie taki zawodnik nie wygląda najlepiej. Proby do obrony. I tutaj recall, też zrozumiałem.
Solar nie był w stanie zaekspować. Ej, halo, co się stało? Czemu to jest taki... O, okej. Okay. Ej, co? On próbował... Co? Ej, co się stało? Ja muszę... Coś się zagapiłem. Ty, o co chodzi? No, Zerk oczywiście wygrywa, to jest oczywiste, ale... Co się stało z tym recallem, z tymi stalkerami? Coś... No miazga dalej trwa. Pierwsze dwa immortale są, no ale wiadomo, że nie powalczą, jak tak okrążyli go. On zrecallował naprawdę jednostki do tego Nexusa? Jezu! Co? Ja nie uwierzyłem w swoje własne oczy, no. Własny wzrok. Co ja zobaczyłem? Okej. Okay. Ja chcę jeszcze raz. O nie, ja go tutaj chwalę. On naprawdę to zrobił? Oj, piękny kawalerze. No nie poszło. Za szybko kliknął. Ale znaczy tak naprawdę to i tak by przegrał, nie? Może to zrobił dlatego właśnie, bo już wiedział, że przegra, to tak sobie kliknął dla zabawy, nie? Bywa. Piękne to było. Recall, którego będzie można jeszcze wspominać. Hero Zero RQ. Nie no, może specjalnie tak zrobił, chociaż nie wiem. Dobra, kreator oczywiście z Korei Południowej, który ma wykończyć do końca już drużynę Nataniasa. No ale tutaj chyba największy boss tej ekipy, czyli Rogue. Tak, Rogue przegra na kreatora, to będzie naprawdę przykry dzień dla ekipy Nataniasa. Tak dobrze zagrali, awansowali z drugiego miejsca z fazy grupowej, czyli od razu byli w półfinale. No ale nigdy nie wiadomo, czy wygrają, czy przegrają. No i co ciekawe, jeżeli wygra drużyna Wardiego, a już tylko punkt ich od tego dzieli, to zmierzą się z ekipą Katsa, czy tam Serrale, kto woli. No i tylko oni byli w stanie właśnie pokonać. Jakby Wardy zrobił turniej i jeszcze go wygrał, no to no tak trzeba żyć, no. O to właśnie chodzi. Robisz turnieje, a potem je wygrywasz, no. Proste. Kreator. No nie jest tutaj oczywiście faworytem, więc mała szansa na wynik 3 do 0, ale jak najbardziej możliwe. Jeżeli kreator by jednak jakimś cudem wygrał, to wtedy zobaczymy Spirita polskiego Terrana. Jestem pod wrażeniem, jak kreator jest uparty, żeby probo zobaczyć, czy jest ta trzecia baza, czy jej jednak nie ma. No za chwilę się dowie. Bo faktycznie z pewnym opóźnieniem postawił to Rogue, ale w sumie to niedużym. No dobra, wszystko jest dość typowo zagrane. Jak widzimy, kreator zagrał szybkość do ataku adeptek. Też niepopularne w sumie otwarcie, bo zazwyczaj to się grało z Robo Facility, a tu Robo Facility nie będzie. Będą natomiast kolejne gatewaye. Tutaj jest pierwszy, tutaj drugi, łącznie będzie mieć trzy. No mocno by zaskoczył kreator, gdyby zanurkował tą adeptką. Czy zamienili się rasami? No nie. Znaczy no teraz faktycznie dla drużyny Wardiego gra Protosa, dla drużyny Nataniasa Zerka. Wcześniej było na odwrót na poprzedniej mapie, ale to akurat jest przypadek. Po prostu zawodnicy grają tymi rasami. Dobra, Zerglingi Rogue'a będą patrolować okolice. Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. To jest ważne dlatego, żeby jak najszybciej zobaczyć, czy wylatuje właśnie jakaś Oracle, czy Warpism, czy inne coś. Jak nic nie wylatuje, to też jest informacja. Tutaj też mamy fajnie ustanowionego tego Zerglinga, jakby coś miało wylecieć przy krawędzi na górze. Tutaj Overlord też spogląda na wiele rzeczy. No i po samej liczbie adeptek w tej 4 minucie 15 sekundzie można oszacować, że to prawdopodobnie są szybko strzelające adeptki. Niemniej jednak, że tu będą dwa Stargate'y.
mocno, to jest ciekawa sprawa. Aha, i adeptki tak wyszły, ale już wróciły. Ciekawe, jak dużo jednostek zrobi teraz rogue, bo można zrobić za dużą reakcję i wtedy może to być błędem. Ale gdy teraz już widzi jeden asymilator dodatkowy, możliwe, że jest też kolejny, to tak trzeba uważać. No i dokładnie, rogue już z powrotem robi jakieś dronki. Nie przestraszy się liczby adeptek, która teraz wynosi 8. Adeptki również bardzo zachowawczo biegają. Rogue nie próbuje przechwycić rywala gdzieś na mapie, raczej stoi w bazie. Rogue? Okej, to wyjście było trochę nietypowe. Ej, ale to by było też mądre, jakby się tak cofnęły te adeptki, to wtedy pójść lewą stroną na kontrę na trzecią bazę. W sumie to poszedł tylko małą liczbą lingów. Zobaczmy, jak Phoenix już ma 2 sztuki, za chwilę 4. Adeptek łącznie 10. One mogą jeszcze odegrać dość dużą rolę w tym pojedynku, tylko no, musiałyby tak przyjść do roga, żeby ten się tego nie spodziewał, a to trudno. No tak zwyczajnie idzie kreator, zostawił jedną adeptkę, żeby te kilka zerglingów w razie czego ona zatrzymała, rozdziela adeptki, albo to było przypadkowe kliknięcie, ale raczej rozdziela świadomie. No i 4 Feniksy, jak widzimy, nie są dużym zagrożeniem dla zerga, który ma tyle królowych. Drony w liczbie 61, probek trochę mniej. No i tu parę overlordów ściągnie na mapie oczywiście kreator w różnych miejscach. Feniksy męczą drony, adeptkami ponownie nie da się wejść. No nic, taki w zasadzie impas. W sumie na rogu ciąży też ta odpowiedzialność, że no musi wygrać. Musi, bo drużyna się udusi. Hero Recall. No tak, prawiście bohaterski był ten Recall Hero. Można powiedzieć Hero Recall. Dron. No bardzo spokojna rozgrywka, bo Rogue po prostu wszystko dobrze kontruje i gra tak no rozwojowo, gra tak właśnie, żeby wygrać, żeby nie popełnić jakiegoś dziwnego błędu i przy okazji może jakoś zaskoczyć rywala, chociaż tą osobą, która próbuje zaskakiwać, jest na razie kreator. Jeden Phoenix stracony za... No nawet nieźle poszło kreatorowi do tej pory. Znaczy no też nie jest jakoś genialnie, bo i tak zerg dronował i chciał dronować, ale to jest atak, który może jak najbardziej zrobić krzywdę przeciwnikowi. Jeszcze parę lingów kontratakuje, ale raczej nie będzie problemu. Trochę się dziwię, że Zelotę przyzwała, nie adeptkę. Mamy oczywiście Feniksy w pierwszej bazie przeciwnika. Tutaj jeszcze jakieś lekkie roszady. Rogue zrobił koruptory i mutaliski. A tu mu wjeżdża atak. Ale nie, no krążył mu archony. O mój Boże, no najgorzej. I teraz te mutaliski to wszystko poczyszczą. No właśnie, tak miało nie być. No nie. No mutalisku. Nie da się przywołać stalkerów czy kolejnych archonów, bo nie ma Warprisma. To miazga. Ale to przykra bitwa jest dla kreatora. Może jeszcze rozwali haczerkę czy coś, no ale... Na pewno nie tak to sobie wyobrażał. Przylatują ku Feniksy, ale na nie z kolei kontrą są koruptory. No Rogue jak zwykle, jakiś taki lekki przebłysk geniuszu. Może trochę przypadek, ale no w zasadzie no... On ma zaskakująco często takie przypadki.
że perfekcyjnie ogrywa tak koncepcyjnie przeciwnika. No lepszy mózg, no. Idealnie wykombinował tę lukę w obronie przeciwlotniczej i proszę. Duża inwestycja, ale jak najbardziej trafiona. No i teraz nic prostszego, tylko duża kontra i punkt dla roga jest może jeszcze niepewny, ale bardzo bliski. No nie no, chyba już pewny. Archony nie są leczone. Super, a nawet super baterii nie ma, dobra. Myślałem, że jeszcze z nią się może trochę będzie w stanie obronić, ona jeszcze nie była odnowiona. GG. Dobra, lecimy. Kolejna, być może ostatnia mapa, o ile wygra polski gladiator. Tutaj oczywiście Spirit, czyli Piotr Walukiewicz, dawniej Soul z Teamu Kaizy Gaming. No, jego oponentem jest Juan Carlos Tena Lopez, czyli Special z Meksyku. No lekko nie będzie, bo jak patrzę na statystyki w tym turnieju Spirita, to przegrał wszystkie mecze na teran. Wszystkie cztery. I był w stanie też przegrać raz na Zerga i raz wygrał i przegrał z Protossem. No, generalnie jedna wygrana mapa, 6 przegranych. Czyli w zasadzie 7 pojedynków, z czego jeden wygrany. No cóż, no musi się trochę tak zrehabilitować Spirit. A kiedy, jak nie teraz? Kiedy, żeby doprowadzić swoją drużynę do finału? Jeżeli mu się to nie uda, no to potem kinna biana. No, jeszcze wszystko się może przydarzyć w tym półfinale. Tyle tych TVT tutaj miał Spirit, że aż się zdziwiłem, że grał na jakiegoś Protossa czy Zerga. No ale tak było. Zresztą na Zerga to on grał na Elazera, ale no też nie poszło. Dobrze, dobrze. Ekspansja jest, wszystko jest w normalnym, naturalnym rytmie. Obaj ekspują, obaj robią Reapery i Heliony. Tak widzimy, o, jeszcze supply depot tutaj, żeby widzieć, czy Reaper ponownie nie wskoczy. Jak widzimy, wszystko wygląda dość normalnie, chociaż Juanito. Gdzie ta SCV jedzie, panie? Panie Special. No, on lubi grać nietypowo troszeczkę, lubi jakieś proxy czasami, albo w ogóle nietypowy styl gry. No i proszę, jest ukryty starport, to może prowadzić oczywiście do Helion Dropa. A tego typu taktyki są ciężkie do przewidzenia. Dobra. Trzy Reapery, dwa Heliony. Tutaj jeszcze jakiś orbital. O, Special może spróbować podjazdu. O, pierwszy Helion. No dobrze, 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 dobrze. Jeszcze tego Reapera. Tak jest, dobrze. I Heliona. O mój Boże, to będzie proxy Battlecruiser, naprawdę. Special to jest jednak wariat. Mają... To jest potencjalnie ostatnia ich mapa w tym turnieju. A ten robi Battlecruiser. Jeszcze na proxy wszystko, zaraz to pokażę. Ej, dobrze, bo to rozwalił Spirit. Także tutaj mamy Starporta, Techlaba. No i Fusion Core. Battlecruiser Operational za chwilę będzie. Ach, ten Juanito. No dobra, Cyklon teoretycznie to kontruje. Tak samo Raven, jak rzuci dezaktywację, to nie powinien to być duży problem. Kwestia tylko, czy się nie zdarzy jakiś dziwny przypadek, który zadecyduje o tym, że jednak wygra Special. Bo jest to troszeczkę może nawet rzut monetą. Ale czasami lepiej tak agresywnie zagrać. Przewidywanie, kurczę, miało być i nie ma. No zrobię, znaczy postaram się zrobić, tylko nie zapominam o tym na finał. No z każdej strony jest sytuacja jakaś nieszczególnie urozmaicona, bym powiedział. No tylko ten Battlecruiser będzie takim wybitnie nietypowym elementem. Ale na szczęście Spirit siedzi w bazie. Cyklon, byleby tego cyklona nie stracił, to jest najważniejsze. Tutaj mina, jak widzimy, eksplodowała. To jest ważne, żeby właśnie ta mina nie zniszczyła cyklona. To tylko tę jedną rzecz. Ważne, żeby to się nie zdarzyło.
Ciekawe, czy Special od razu się przeteleportuje do bazy Polaka. To też jest mądre, nie? Bo Battlecruisera jak zagrasz i przypadkiem Raveny gdzieś polecą na haras, co też się może zdarzyć, to wtedy Battlecruiser dobrze wjeżdża. No, słyszymy, czy nie słyszymy... nie będzie ofensywnego teleportu. No w sumie dziwne, jakby stąd się teleportował. Też lepiej go mieć w zanadrzu do ucieczki. Ale pamiętajmy, że jeżeli rzuci Polak dezaktywację, to nie można wykonać tactical jumpa. O, wow. Okej. O, wow. No bo niezłe. Polak rzucił dezaktywację i ona jest, tylko że już zdążył zacząć tą teleportację special. Uprzedził fakty. Troszeczkę. Ale dobra, już wiadomo o Battlecruiserach. Tyle dobrego. Poskanowali zawodnicy trochę. Wikingi produkuje Polak. Na dwóch Ravenach aktualnie jego kompozycja. Bardzo ładnie special. Chociaż nie, jednak nie, jednak nie. Jednak zgubił wizję na Siege Tanku. Minimalnie nieidealny to mikro. No i znowu w sumie średnio special bym powiedział. A teraz bardzo też ciekawe zdarzenie. Czy on na przykład te Battlecruisery tak wykorzysta, żeby wlecieć w trzecią bazę, bo nie wiadomo w sumie, gdzie jako Spirit się ustawić tymi Ravenami, Wikingami. Może jednego Ravena do pierwszej bazy wysłać też. Pamiętajmy też o Yamato, które można w Ravena, no, wysłać. No i jeden z Siege Tanków zniszczony. Oj, on nie ma Tactical Jumpa jeszcze, żeby uciec, ale tu jest kolejny Battlecruiser, on też użyje Yamato. Kolejny Siege Tank zniszczony, no, Special kombinuje. Tu są cztery cyklony. No, to największe niebezpieczeństwo, jakie tutaj widzę, to to, że Polak może stracić tę bazę. Na szczęście podsuwa kolejne Siege Tanki i już to zagrożenie gwałtownie maleje. Polak raczej wie o tym, że... O, wow, okej, widać tego starporta. Mimo, że teoretycznie jest poza wizją, to jednak jest w wizji. O, i teraz zobaczę. Dobrze, dobrze, dobrze. No nie jest źle, ale nie jest też jakoś fenomenalnie. Special oczywiście próbuje zagrać mecha, więc to będzie dość osobliwa zagrywka. Widać, że bardzo szanuje swoje Battlecruisery. Jeszcze trzeciego też zbuduje. No i czwarta baza w drodze. Dobrze, dobrze, jest w porządku. Dezaktywacja Ravena powinna anulować teleport. No, może powinna, ale nie anuluje. Jest jak jest. Ciężko się z tym kłócić. A, i po cyklonie już. Od Yamato ciężko uciec. Musiałby być Medivac, do którego ten cyklon zostałby podniesiony. Albo cyklon musiałby się zakopać. Przy czym on nie ma takiej umiejętności. No i jak widzimy, znowu dezaktywacja była bezowocna, no bo Battlecruisery zdołały użyć teleportacji. A to special. Szybkie ręce. Szybka reakcja. Ale też prawdą jest, że te Battlecruisery, duża inwestycja, w zasadzie nic nie dała, nic nie przyniosła. To nie są duże obrażenia i też... No co, no, dwa Siege Tanki, jeden cyklon. No tyle w zasadzie zniszczył special. Trochę się boję o Polaka, że... O, a tu Medivac stracony. Trochę się boję, bo Polak trochę wolno zajmuje tę czwartą bazę. No może też nie dużo wolniej niż special. Nie jest źle. On naprawdę chce czwartego, bo chciał raczej czwartego Battlecruisera zrobić. Ale to daremne. O, i parę cyklonów zniszczonych. Niestety zapłacił za to Medivacami. Ej, można by w to wlecieć jako Battlecruiser. No ale w sumie on się lęka, bo jeszcze nie ma Tactical Jumpa odnowionego. Polak jak poluje. Bo liczy, liczy, ale nie ma co. No dobra, to jest jakiś ciekawy pomysł. Pierwsza inicjatywa podejmowana przez Spirita przy okazji odbicie Xel'Nagi na środku. Ciekawe, jak mu na tego mecha pójdzie. Za momencik Sensor Tower zauważy te Battlecruisery wlatujące w strefę powietrzną, tylko jeszcze są minimalnie poza nią, no bo Special to też wi... O, zauważony wykrzyknik.
Przecież to jest tak przy krawędzi na minimapie, że nie wiadomo, czy to Spirit widzi, czy nie widzi, bo to... Ta minimapa to też czytelna... W 100% nie jest na krawędziach. To też jest taki niby błąd StarCrafta, może błąd projektanta, może... Nie wiadomo w sumie, czyj błąd w innych nie znaleziono. Ale jest jak jest. Teraz już Spirit na pewno widzi, że coś tutaj mu zmierza do bazy. Słyszę teleportację. Gdzie ta teleportacja się dzieje, jeszcze nie wiem. Ale gdzieś na pewno. O wow, okej. Okay. On przeteleportował te battlecruisery na godzinę 6, żeby się bronić. To mnie trochę zaskoczyło. W sumie ciekawy atak Spirita, tylko czy on ma do końca sens, bo teraz też mam wrażenie, że nie bardzo. Ten desant w ogóle cokolwiek osiągnął. Tutaj nie anulował budowy. Tutaj jeszcze jest jakiś przerzut, ale to... Taki średni ten ruch był. No ale nie dziwię się, bo Special dobrze się broni. Ładne podejście Spirita. Wszystkie strzanki, no to tam prawie wszystkie mogą atakować tego wrogiego. To się dobrze skończyło. No, ale gramy dalej. O, atakując Tureta zranił też trochę tego Siege Tanka. Na 5 bazach Special, Polak na 4. No i tutaj jeszcze próba wjazdu Helionów. Częściowo udana, ale w zasadzie to i tak nic nie zrobi. Trzeba uważać. Oho, będzie atakował. No, możliwe, możliwe, jeszcze jak. I w sumie jakby te marudery się zabrały za siege tanki, to nie byłaby taka zła batalia dla Polaka. Teraz nawet mógłby w to wbiec. No nie, teraz to już nie, jak się siege tanki rozstawiają. Ładnie manewruje Spirit, gra na czas. Ale niestety... O, ale jak ładnie te cyklony wyklikały jego siege tanki, no. Special się postarał. No i pozostała prawie sama piechota. Niestety ten siege tank z tyłu chyba też nie zostanie najlepiej. A nie, jednak okej, ucieka. W porządku. Ej, halo, gdzie są? O mój Boże, on ma Wikingi i Raven gdzieś tutaj, a baza jest niebroniona. To niedobrze, niedobrze. Podoba mi się, że planetarka jest atakowana. A nie SCV-ki. Teraz dopiero SCV będą atakowane. Rzuca skana Special, no i teleportacja. O! Okej, nie zdążył. No teraz to się chłani, to potknął, ale zobacz. Wow, ale to Liberator. O, jeszcze to i zasmażka na to wszystko, ale wylądował. Jak kapitan Wrona na Okęciu, panie. No zwycięstwo, ja tu widzę. Piękna sprawa, może stracił 13 SCV, ale na pewno to wymiana to wszystko zrekompensowała. Chociaż jeszcze tory ma przeciwnik. No, ale tory są do wzięcia. No klasa, klasa i oby tak dalej. Planetarka do wyciągnięcia na trzeciej. Boże, Spirit! Nie wygrał żadnego TVT na Koreańczyków i innych takich. A tu na Speciala to się może udać. No i Liberatory od razu na 6. Tutaj prawie nie mają czego robić, ale tu na pewno jest potencjał do zniszczenia tej bazy spory. No ładnie, ładnie, ładnie. No trochę... Niefortunnie, bo żaden z Liberatorów nie atakuje Siege Tanka, ale nim się zajmą Wikingi. Piękna sprawa. Nawet w sumie Wikingi mogą pozostać w tym trybie chyba lądowym, nawet na tory nie... Znaczy może nie są jakieś świetne, ale nie są też takie tragiczne. No i Liberatory znowu na gotowe, kręgi wolności i Miazgunia. Nie no, klasa, klasa. 26 SCV zniszczonych. Tutaj jeszcze na dole można by jednego Liberatora może za chwilę ustawić. O, i właśnie, no już, no panie, on gra, on klika, a my myślimy za niego. Nie no, pięknie zagrał. W tym zamieszaniu troszeczkę lepiej się odnalazł. No i Liberatory też tak się pojawiły znikąd. No klasa, brawo, a jednak, jednak. Wardy chyba nie żałuje tego wyboru. Do finału. Na garbie Piotra żeśmy tutaj wjechali. Elegancko, jeszcze tylko zobaczę raz to tutaj te akcje, bo... Przed chwilą było wyczyszczenie tych battlecruiserów na górze i w międzyczasie działo się to, co tutaj widzimy. No, piękna sprawa. Ogarnął i na górze, i tutaj, i jeszcze szybko tem. No wszystko zrobił jak trzeba, a Special właśnie się akurat spojrzał tam, gdzie nie trzeba. Doskonale, doskonale. Piękna akcja i mamy finał.
ze spiritem. No brawo. Ładnie, ładnie. To co, za momencik, no takie pewnie dłuższy momencik będzie finał. Jeszcze muszą ustalić, kto na jakiej mapie i w ogóle, także cierpliwości. A, no i ja zrobię przewidywanie. Zrobię. To będzie Team Cats na Team Wardy, nie? Dobrze. Doskonale, siema Leszek. Polska góra. Jest. No fajnie, powiodło.